Dzień dobry, witam wszystkich z rana. Godzina 4:35. Właśnie zapakowałem się i lecę w okolice Goleniowa. Także to jest kupa kilometrów. Tam mam do zrzucenia z silnika z Deutscha czterocylindrowego głowicę z silnika, bo kompresja wali do zbiorniczka. Następnie jak to wykonam, lecę sobie dalej do Podchoszczno, tam gdzie już byliśmy ostatnio z Tomkiem, z tą przekładnią. Tam jeszcze jest do wymiany termostat w obudowie filtrów powrotnych na hydraulice, do wymiany filtry dokładne i filtry powrotne, no i wymiana oleju. Tam klient sobie olej kupił, ma na miejscu dwie beki, bo tam prawie 400 litrów chodzi do maszyny. Więc wsiadam w auto i pędzę. Także do zobaczenia na miejscu. W końcu dojechałem. 9:15. 9:15 u klienta. Odległość prawie po 400 km. Także jest co jechać. Wyjechałem za 5:30 do 5:00. 9:15 na miejscu. Miejscowość Żółwia Błoć koło Goleniowa. Także do zobaczenia przy maszynie. No także dojechałem na miejsce. Jak widać, plac zasłany maszynami. Tu jest mój pacjent. Jest tu jakiś wyciek oleju, tu od szczytu w silniku. I bardzo szybko i mocno zbiera się kompresja. Kompresja w zbiorniczku wyrównawczym. O, tam widać jest 6 w oddali. No, także zanim tą głowicę zaczniemy ściągać, zajrzymy, spróbujemy wypatrzeć, skąd jeszcze ten wyciek oleju jest, bo dobrze było to przy okazji usunąć. O, płyn sobie zlatuje. Tu taką ciekawostkę, się tak ładnie upierdzieliły te kabelki od czujnika poziomu płynu. To niedobrze, jak jest to niesprawne. No, tutaj te gumy, które uszczelniają komory, jak się klapa zamknie, są pozrywane. One powinny być sprawne, żeby to komora była szczelna, żeby ten wiatr z wiatraka faktycznie szedł do chłodnic. Tu jeszcze ją odpaliłem, bo jest taki wyciek oleju gdzieś od góry, ale teraz jak na ZUS się nigdzie nie pokazuje, chociaż tak trochę wskazuje, aby to było spod pierwszej tej pompy paliwowej. Interkuler zabity piachem. Dobra, to biorę się po kolei, ściągam te graty z góry.
tyle już rozebrane mamy. Zostało się tylko tam rurki od turbiny odkręcić. I tu już wszystkie śruby tak leci od głowicy. I głowica w górę. No i gotowe. Głowiczka zdjęta. Widać wyraźnie, że przedmuchnęło tu. Tu są kanały wodne. Tu. Wyraźnie tu między cylindrami. No nie wiem, czy uszczelka mogła być niewłaściwa. Jest od takiej marki. No, raz, dwa, trzy. Trzy punkty, w których moim zdaniem dmuchało. No, tu wszystkie otwory pozabezpieczałem. Wszystkie otwory pozabezpieczałem, żeby nie nawiało jakiegoś piachu. Głowiczkę zabiorę taką kompletną. Wtedy sobie całą w warsztacie umyję. No i tutaj też widać między cylindrami takie ciemniejsze ślady od przedmuchu. Dobra, idę tam jeszcze do chłopaka, zobaczę, że mi dali jakiś karton. Jakiś karton przykryje tutaj cały ten wierzch, żeby tu się nie nasypało, bo no parę dni maszynka postoi. I w drogę, i lecimy dalej. Do następnej maszynki. Głowiczka spakowana, piszę papiery i lecimy do następnej maszynki. Myślałem, że się wyrobię tutaj do jakiejś 12, a jest pierwsza. Trudno. O, to jakoś się dokulałem. Już tu beczuszki uszykowane, pompę już wyciągnąłem. Pompa mojej produkcji, kiedyś dawno, tam, dawno temu już to zrobiłem właśnie na takie roboty. Bardzo to wszystko ułatwia, jeżeli chodzi o szybkość spuszczania, bo tak, z tego oleju, z hydrauliki, bo korek jest tam, zaraz wam to pokażę. Teraz, żeby stąd pospuścić olej tak zwyczajnie grawitacyjnie, no tu żadnej beczki nie postawicie, bo wiadomo jaka wysoka beczka, a ile tu jest miejsca, a punkt spustowy jest dość nisko. Więc tu jest olej akurat rozgrzany, bo maszyna pracowała. Teraz sobie wyobraźcie sytuację, kiedy jest przymrozek czy mróz i trzeba zimą wypuścić olej z maszyny, która uległa awarii, nie daje się rozgrzać. To po prostu można było spędzić przy maszynie naprawdę długie godziny, zanim ten olej poschodził. No dobra, no tyle godzin. Można policzyć te wszystkie godziny, no ale to chyba też nie do końca o to chodzi. Także decyzja zapadła, że coś takiego sobie zrobić. No i teraz o, tu jest punkt spustowy. Tu jest główny zbiornik. Zbiornik równowczy jest tam. Zakładam sobie taką końcóweczkę, to jest 1 cal. Tu jest na 16 wąż. Zapuszczę zaraz pompę, zawór odkręcę. No, w odwrotnej kolejności. Oliwka już wyleciała ze zbiornika, wyciągnięta do beczek. Tu jeszcze z obudowy, tu jest obudowa filtrów powrotnych. Tutaj w tej obudowie siedzi ten termostat, który tam pokazywałem wcześniej. Zresztą go jeszcze pokażę tu przed montażem. Teraz tu jest 6 śrub na 8 imbus, to są śruby 10. Więc odkręcam te śruby, obudowa cała odejdzie. Tu są dwa wkłady filtra, a termostat sobie siedzi tu. Tu są te grube węże, które łączą, to jest powrót do zbiornika i łączą się z chłodnicą oleju. I tutaj za tą śrubą, o, tu jest taką śrubę widać, tam głębiej, siedzi sobie ten termostat. I tu są tak samo 6 śrub takich na imbus 8. No aha, i przy okazji, tu od spodu jest korek spustowy, który jest odkręcony przez ten olej, tu sobie ciurka. Zobaczcie, jakie tutaj skarby nazbierane. Wiadomo, że to
oczywiście nie świadczy, że w maszynie w tej chwili coś się dzieje. To mogą być po prostu brudy z jakichś poprzednich awarii uzbierane. Tutaj tak samo. Drugi korek wykręciłem tutaj z boku. I tu jest jeszcze czujnik, to jest taki sensor magnetyczny. On tutaj ma dwa przewody. Każdy przewód jest połączony z takim czpieniem, który jest magnesem. Są przylutowane te kable, to wszystko zalane w takiej tam żywicy. I te magnesiki są dwa obok siebie. Jeżeli wiórek złapie, te dwa magnesy złapią wiórek i dojdzie do zamknięcia obwodu między nimi, no to wtedy kontrolka tam się na pulpicie zapala, że ciała obce metalowe są w układzie. Drugi czujnik siedzi tu, on jest w tej chwili odłączony. Tutaj Rafałowi dzwoniłem, mówię, jak dzwonił do mnie kiedyś rano, że mu się kontrolka zapaliła od zabrudzonych filtrów powrotnych, to mu doradziłem, żeby tą czujnik zdjął i zobaczył, czy to zgasi kontrolkę, która na pulpicie mu się zapaliła. No i się zgasiło. Czyli tu wniosek z tego jest prosty, że albo olej już jest zabrudzony i filtry jednocześnie też jest zbyt duży opór przepływu i ten czujnik jakby sygnalizuje to za duże ciśnienie w obudowie filtrów. Jest to bardzo niekorzystne, jak tu się to wszystko przytyka, dlatego że tymi przewodami wchodzi przeciek ze wszystkich czterech pomp jazdy. Przeciek to jest olej, który jest w korpusie, który się wydostaje spod cylindra, tłoków, ze wszystkich tych elementów wysokociśnieniowych. One nie są uszczelniane żadnymi tam gumkami, tego typu rzeczami, jak może niektórzy sobie wyobrażają, tylko są metal do metalu, więc tam nie ma super szczelności i tej szczelności w sumie ma tam nie być. Poza tym cały nadmiar oleju z pompy doładowczej upuszczany jest przez zawory, które pilnują ciśnienia doładowania. A więc jeżeli układ nie potrzebuje dużego doładowania, to cały ten nadmiar oleju z pompy doładowczej przedostaje się jakby przez zaworu, który się otwiera do korpusu, przemywa tą pompę, studzi i tymi przewodami przez filtr powrotny wraca do zbiornika, jeżeli układ jest niewygrzany. Jak się zaczyna wygrzewać, to ten termostat ma za zadanie ten olej tu dystrybuować, że idzie na chłodnicę oleju. Zresztą tu widać ten gruby wąż, taki wygięty włók. To jest góra chłodnicy i tutaj niżej takie kolano widać, to jest dół chłodnicy oleju. No i tak widać, on idzie sobie tu i wchodzi, dół chłodnicy wchodzi tu, a góra leci do zbiornika. No i teraz jeżeli tu doszłoby do zaczopowania tych filtrów, do zabrudzenia takiego silnego, to może dojść do uszkodzenia uszczelniaczy na wałkach pomp. A wtedy, to już nie trzeba sobie wiele wyobrażać, co się stanie. Czyli jak rozwali zmering na wałku pompy, to wtedy olej cały ten z przepukiwania dostaje się do przekładni, a że ta przekładnia hermetycznie nie jest zamknięta, ma u góry powierzchnik, no to się robi u góry gejzer oleju hydraulicznego, który uchodzi przez uszkodzony zmering na wałku pompy, jednej lub drugiej, w zależności, który był słabszy i się pierwszy zepsuł, rozwalił, i olej się przelewa wierzchem przez przekładnię. Tak się może wydarzyć. Więc tutaj profilaktycznie, nawet nie profilaktycznie, no bo czujnik zasygnalizował, czyli albo jest już coś na rzeczy, że tu jest to przytkane, zaraz tą obudowę zdejmę, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, albo po prostu czujnik nawalił, no też tak czasami się może zdarzyć. No ale tutaj historia maszyny nie jest tak do końca znana, kiedy to było wymieniane, jaki ten olej stary jest, ile ma godzin przepracowany, więc jest tutaj decyzja, że to musi to być po prostu powymieniane. Także dostanie komplet filtrów, termostat, wyczyszczę tą całą obudowę i wymienię jeszcze, no to później pokażę, bo tu z dołu nie widać za bardzo, górne filtry dokładne, hydrauliki. Spróbuję tę kamerkę gdzieś tu teraz ustawić, może coś da radę sfilmować. Dobra, tu niech sobie ten olej ciurka cały czas. Kurwa, mi się przydało coś pod kolana, bo twardo. No i dobra, to nurkuję teraz do demontażu tychże te obudowy termostatu. Będzie widać? O, tu będziemy kręcić. Coś tam będzie widać.
Gdzieś jak stuknie się młotkiem, to od razu idzie. Tylko może bez przedłużki od dołu. Pięknie. Jest. Następno. No, tak przy okazji. Te odbudowy termostatu są troszkę dłuższe niż te odbudowy filtra. Muszę je osobno położyć, żeby się nie przemieszały. I teraz tamte dwie, o których jest gorsze do wyjścia. Dobrze, najpierw może zrobimy tak. Dobra, wszystko gitko, te przewody tu zawadzają. Tutaj klucza nie włożę, chociażby się skichał tego udarowego. Nie wiem, czy sobie nie odkręcę tych dwóch węży tu przynajmniej. Może tak. Może tak. Poszła. Sorry, że zasłaniam, ale tak musiałem. O. I ostatnia na górze. Jak ją uszczgnąć? Może tak. Wszystko fajnie, tylko kurde, jak tam klucz włożyć? Wszystko fajnie, tylko jak tam włożyć klucz? No to mamy to wyciągnięte. Całe to ustrojstwo było tu u góry. Wyłączyłem kamerkę, bo i tak, że tak powiem, byłbym 4 literami do was i tak byście nic nie widzieli. To tak samo jak w obudowie filtrów powrotnych, jest 6 rób, tu jest 6 rób, tu są teraz do wymiany 1, 2 i tu pod termostatem jest trzeci o-ring. O, tak się wyciąga termostat, to jeszcze resztka oleju sobie zlatuje. No, to jak widać, tu jest stary termostat, tu jest taka tulejka, która go dociska. Także idę teraz po nowe graty. Tu jeszcze jest kulka ze sprężyną, to jest taki bypass. O, jak go wcisnę, to widać olej wylatuje. To jest taki bypass, jak już wszystko się zapcha. Teoretycznie, jak tu się zablokuje, filtry się zablokują, to żeby nie porozsadzało jakichś obudów, to ten bypass się otwiera i puszcza to do zbiornika. Już pomijając chłodnicę i to wszystko. Dobra, to teraz to przezbrajam, o-ringi wymieniam i montujemy. No, tak wygląda ten komplet części. Tu jest o-ring. Ten, który tu przychodzi. No, zobaczcie, jaki on jest taki twardy. Tu jednak przy termostacie idą te najwyższe temperatury, jeżeli chodzi o przegrzany olej z układu jazdy. No, aż się przykleił. Także to jest ten o-ringek. Jak widać, jest z brązowej gumy, czyli odporny na temperaturę. Tu jest podobudowę filtrów powrotnych. Plus te dwa cienkie, które tam było widać, uszczelniały te cały ten korpus w koło. Termostacik. Tak wygląda stary termostacik, tak wygląda nowy. Dobra, przezbrajam to, czyszczę i składam.
No, także tak to wygląda. No, tu już nic więcej ciekawego nie zobaczycie. Złapię to, tą śrubę, która tam jest na końcu, za tymi wężami. Trochę się trzeba z tym umordować. Później te węże po kolei przykręcę i przenoszę się na drugą stronę. Zobaczcie, ile jeszcze gruzu wyciągnąłem magnesem. O, taki ładny magnesik Bety. Wkłada go się tu w podstawę i się tam chochluje, robi takie, taką kolonoskopię filtrową. No i także czegoś takiego jeszcze nie wyciągałem. Nie wiem, czy to będzie widać. I tak w sumie nie świadczy jeszcze o tym, że coś tam się w układzie teraz dzieje, chociaż teoretycznie może. To są kawałki bieżni łożysk, tu widzę, jest kawałek zabezpieczenia. To takie podobne gruzy jak jak te, które ostatnio oglądaliście przy tych pompach H4VG71, bo tu dokładnie siedzą takie same jak to, co ostatnio robiłem. Właśnie klient dzwonił przed chwilą, jutro do południa po nie przyjeżdżają, bo tam sobie montować. No i tak, jak już jest, mówię, podstawa odkręcona. Ja sobie tutaj nalewam zawsze zmywacza, bo tu w tej obudowie na spodzie lubią się te ciężkie rzeczy, o, takie jak te, zbierać. No, tak co jakiś czas widać, jak jakiś wiórek wyleci stamtąd. To akurat za to rozwiązanie, co tu jest zastosowane, czyli ta obudowa filtrów powrotnych, gdzie tak widzicie, jest czujnik magnetyczny, czujnik ciśnienia, punkt pomiaru ciśnienia oporu na filtrach, plus korki magnetyczne, tu jest korek magnetyczny. Wszystkie te węże tam przy wyjściu z pomp mają korki magnetyczne i tu, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery korki magnetyczne. Każdy korek jest jakby do węża powrotnego przecieku silników jazdy, bo jeden silnik jest tu, drugi silnik jest tu, trzeci jest w przedniej ramie po prawo, czwarty w przedniej ramie po lewo. I te wszystkie węże tu się schodzą, tu są korki magnetyczne, te komory są tak porobione, że wszystko, co wraca z przecieku, musi przejść bezpośrednio przy tym korku. Więc jak są jakieś grube wióry, no to się to wszystko wyłapuje tak, o, jak tutaj widać, nie? No i wszystko wraca tu i tu wszystko zostaje. Nic nie idzie do zbiornika, więc generalnie tu przy awariach układu hydrostatycznego jazdy, a tak widzicie, on jest rozbudowany, bo tak to, co robiłem ostatnio, będzie filmik niedługo o tym, czyli filmik o hydrostacie Volvo będzie szybciej niż ten, co teraz kręcę, to na pewno. To tam sobie możecie wyobrazić. Tam jest pompa H4VG40, tu jest pompa H4VG71, czyli jeszcze raz tak duża. I tam jest jedna pompa, jeden silnik, a tutaj są cztery pompy i cztery silniki. Także każde koło ma swoją pompę i swój silnik. I to wszystko jest ładnie spięte, wszystkie przecieki na tym filtrze. A w takim głupim, malutkim Volvo problem było zrobić na każdym powrocie, na każdym przecieku jakiś filtr, nawet siatkowy, taki odkręcany. Coś takiego jak w centralnym ogrzewaniu się też stosuje. Tylko że odpowiednio po prostu masywniejsze takie wykonanie, typowo mobilne. I by sprawa była załatwiona. Jak się układ szwankuje, coś się z nim dzieje, każdy by sobie podszedł w tym miejscu na takim obudowie filtra, korek magnetyczny odkręcił, już by był mądry. Przynajmniej o wiedzę taką, że tam się złapały wióry stalowe, że coś się wydarzyło w pompie lub silniku. A tak cały ten syf wraca do zbiornika, zasyfia cały układ hydrauliczny, później pompy zębate, na układ roboczy, na układ kierowniczy, wszędzie się ten syf rozłazi. A tutaj takie możliwości nie ma, więc chwała Niemcom za to, że tak to wymyślili. No, także kończę tu dmuchanie. Przynajmniej zostawię obudowę czystą, że jak następnym razem się coś tu znajdzie, to już raczej będzie już z tych pomp, a nie z któryś tam poprzednich, które tu były. Późno już jest, człowiek zmęczony od rana.
No ale też popeliny nie można odstawić. No, trzeba zrobić na tyle dobrze, na ile się ma wiedzy i narzędzi i możliwości. Pogoda dopisuje. Godzina, którą tu mamy. Dochodzi piąta. Dobra, odstawiam tę kamerkę, montuję o-ring, montuję te filtry z podstawami i w tym momencie już będę mógł... Aha, jeszcze tu korki sobie oczywiście wydmucham, żeby tu nic nie zostało. I będę lał olej. Olej by się lał, wymienię u góry filtry i jeszcze tam jest guma przy turbo, ale to później pokażę do wymiany. Mam nadzieję, że mi to jakoś to będzie stała ta kamerka i coś się nakręci. No, coś tam może będzie widać. Tam. Mocno dokręcił. Kto tam? Kim to było tam? Aż tyle lejesz oleju? Kurwa, panie, pusto. Nie przeklinamy, tak? Bo się nagrywa. Proszę pana Bogusława, strasznie lubi, jak mu się da. No nie ładnie. Uwielbia. Jak tylko ugniatam, nie przepycham, to 2,5 litra co 3 dni muszę klapnąć. Ale jak przepycham i jest ciężko ma, aha, no to tak codziennie 2,5 litra czemu dziubnąć. Dużo, nie? Dużo. Zwłaszcza, że on ma 15 litrów oleju tylko, nie? W misce. No on lubi. Oj. On uwielbia takie rzeczy. No i pięknie, jeden jest, teraz ten drugi, chyba przejdę sobie gdzieś tam w twoje okolice. Zaraz się puszczę, tylko tu sobie... Spokojnie, spokojnie. Jeszcze muszę mu chlapnąć. Spokojnie, się... słońce jeszcze wysoko. Tak. Czas jest w miarę dobry, bo śruby poszły wszystkie dobrze. Bardzo dobrze. Co mi tu po nogach chlapie? Co mi tu po nogach chlapie? Zmywasz, żebyś miał czyściutkie wody. Panie, żona mnie po zapachu nie pozna. No nie. Pomyślisz, że żeś sztuczny albo jakiś taki? Tak, że chińszczyzną zajeżdża mnie tu. Tak, morskim kontenerem. Tak. Kurde, po nogach mi tu leje, no. No chamstwo. Dobrze, widzisz, to trzeci filterek zrobiony, teraz został czwarty jeszcze tylko. Olej słychać ładnie się gulgoli, leci. Wezmę sobie te sprzęty na tamtą stronę. Wydaje mi się, że to teraz
powinny się od hydrauliki świecić, nie? Raczej nie. A sama jakość jazdy, jak mówisz, panie Kutrowie? Czy się coś zmieni? Chyba nie było, nie? Raczej się nic nie zmieni. Wiesz, liczę na to, że po prostu temperatury będą niższe tylko pracy, nie? Hydrauliki. Po wymianie termostatu. Tak, po wymianie termostatu, no i, no i olej. Olej będzie lepszy jakościowo, nie? Oddaję kluczyk. To te same stalowe filtry wszystko. No taki siatkowy. No, no, no. O, ale chlipnęło. I po wymianie. Co ja miałem? Stare nowe. Stare nowe. I to stare, to już faktycznie tutaj ta prowizora. No działało. Ale zobacz. Mówiąc nieskromnie, ja bym ci tego nie uczynił. Nie moja to robota. Paluszek przechodzi. Aj, tam trochę tylko tam lewego powietrza ciągnęło. Wiesz, tutaj to lewe powietrze jest problematyczne z tym, że piasek ciągnie, tak, jest, tak. To już jest za filtrami, nie? No. Ale to właśnie po to jest. Bystre oko Tomka tu ostatnio to wypatrzył, że jest to do wymiany. Ja mu pokazał. Ja mu ci to uczynił, ja mu pokazał. Ty pokazałeś to, tak, tak. No a widzisz, a Tomek przekazał dalej mi i wszystko. No i robota. I wszystko się zgadza. No, także tak. Teraz zakładamy. Nie wiem, może jak chcesz czynić. Z 5 koni więcej będzie. Czynić honory. Opaskę założę, bo później nie założę. Panie, to od razu będzie mniej palił. No na pewno będzie miał mniejsze zużycie piasku, to na pewno. No tak. On już jest tak dotarty, że panie. I teraz film instruktażowy. Lewa ręka wzorowa w rękawiczce. Tak jest. A prawa? Dwie prawe ręce. Prawa się rękawiczka do ukarania. To będzie samosąd. Później się Boguś ukara, będzie pił wieczorem ciepłe piwo. Wiesz, wyjąłem, ale czy to przepchnę tę gumkę przez tę szwarkę, to ja ci nie wiem. No, włosów nie ma, no to teraz to te serali, bo gdyby włosy, to by od razu poszło. Nie rozerwi. Staram się. Bo to pewnie tak poprzednio ktoś pewnie tak montował i zrobił dziurę śrubokrętem. Nie, myślę, ze starości się po prostu zmęczyło. Myślisz? Ustrojstwo. Ale będzie, o Jezu, jak pięknie. Jest teraz druga opaska, a została tam na rurze. Zjechała sobie na dół. Pięknie. No ale to panie Bogusławie, trzeba to poprawić, bo ja chciałem numerem seryjnym do góry, kurde, a tu teraz numer jest na dole. No i jak to teraz? Ej, kurde. Na starym będziesz miał podgląd, jak izolację ściągniesz. Tak, właśnie. No i pięknie. Jak zawsze, fachowa robota. Nikomu do niczego nie potrzebna. Tak jest. Ale? Ale? Panie, jak to teraz będzie chodziło? Też ten, oglądam kanał tego, Darka, tego co tiry naprawia. Ostatnio widać, że coś go oderwało od roboty. Wysłał tylko Miśka i ojca swojego. Mieli debiut. Tylko w dwójkę. Ten co Skanie naprawił, silnik przekładał w białej Skanii? Tak, we Wrocławiu. No, na felgach to Skania stała? Tak. No też ich tam czasem oglądam. Jak ta babeczka się nazywa? Tereska? Teresa? Nie, Teresa. No jakoś tak. Ta blondyna. Ale zauważ jak dziadek mówi. On to tak mówi jak wykładowca szkolny, tak ładnie. On, wiesz, tak ładnie zaokrągla te słowa. I... Jak miodek. Tak, jego się dobrze słucha. To jest niczym miodek, panie. To jest typowy taki, widać, praktyk, całe życie robił. I jeszcze do tego potrafi się ładnie z tym wszystkim wyrazić, wytłumaczyć. I nie powie ci kichuj w odemoncie, tylko użyje poprawnej łaciny. Tak, quis falus aquaturbito. I ładnej łaciny mechanicznej. I niech się ludzie zastanawiają, o co chodzi. Uwierz, nie tak mocno, Boże święty, widzicie to napalone na robotę, daj ta spokój. Weź nie ukręci. Musi być dociągnięte. Tutaj rozdziawi się ta żaba tyle. Poproszę. Dobra żabka. To jeszcze będzie chciała przejść. Ja to zawsze w tych opaskach ten język odcinam, co blokuje. No bo wtedy można rozdziawić się więcej, tak, nie? Tak. Nie wiem, kto to wymyślił, kiedy ten jezor, ale to okant. Dzisiaj tam przy walcu też walczyłem z taką opaskę, też nie mogę mieć ściągnąć. Okant tyłka, co ja się zawsze... W Volkswagenach się lubują w takich i Audicach, wszelkiej grupy waga. Takie właśnie opaski. To w ogóle to widzę, że mechanikujesz sobie, tak? Mówiąc krótko. No, lubię trochę tak pogrzebać. Ale się nie udzielam za bardzo w towarzystwie, bo to się mści później. Mówisz, że wszyscy by chcieli naprawiać samochody u ciebie? Niekoniecznie, ale wiesz... Przeszła ładnie przez tą krawędź.
Ślicznie. Fachowa robota. Bardzo ładnie. Tak chyba to powinno być, nie? Pięknie. Już nie ma żadnej taśmy, żadnego czegoś tam, tylko jest. Teraz to jest plus 5 do lansu. No to i zepsuł. To jeszcze by... No wziął. A jeszcze się pobrudziłem. Ja pierd. No wziął, zepsuł bardziej. No, a ja jeszcze bym ją może użył ją za jakiś czas. No bo to ja nie wiem, czy to jest, z jakiej to jakości gumy to jest. Może to jest jakiś japoński kauczuk albo jakiś inny. Bardzo możliwe. No to co? Kończymy to wszystko powoli. Zbieram grat od dołu. By trzeba zrobić jakąś rundę honorową. Przelejemy jeszcze tego oleju trochę do baniek, bo tak patrząc po beczkach, ile jest wyciągnięte. Tu jest wysoki stan, ale mi się wydaje, że on jeszcze popracuje, to padnie. Pójdzie w dół, nie? Więc dobrze było mieć zanarzu w banieczce, żeby zapas później tego samego oliwa. Tak, żeby z beczki się nie męczyć, nie przelewać, nie cudować. Mhm. Dobra, to gasimy to na razie. Pozdrawiamy. I się zbieramy. Pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy Darka i ekipę przy okazji. Może nas obejrzą, może. Też. I Tomka na urlopie? I Tomka na urlopie, tak, też pozdrawiam. Niech przewija. Jeszcze tylko jutro. Jeszcze tylko jutro. No już tak na koniec się popakowałem, posprzątałem. Sprzęt odjedzie, jeszcze zmierzymy, jaka jest temperatura na układzie hydraulicznym. Po wymianie termostatów, czy jest jakaś różnica, czy nie ma jakiejś różnicy. Bo jest nowy olej, nowe wszystkie filtry na hydraulice. Nowy termostat i nowa guma przy turbinie. No to robótka skończona, 18:43 i teraz znowu do domu taki kawał. No ale trudno. Myślę, że do 23:00 powinienem dojechać. Także to by było na tyle. Dzionek dłuższy, bardzo owocny, dużo kilometrów przejechane, dwie maszyny ogarnięte, teraz pozostało jeszcze 4 godziny jazdy, a jutro piątek, trzeba będzie rozebrać częściowo tą głowiczkę, którą ściągnąłem w silniku z tego walca, wyjąć świece żarowe, wyjąć wtyskiwacze. Może jeszcze odkręcę ten kolektor cały z tą turbiną, żeby to nie przeszkadzało frezerowi. Przefrezuję głowiczkę, zamówię części. W przyszłym tygodniu się pojedzie na montaż. Także to było na tyle i w takim razie do zobaczenia w następnym filmie. A tu mamy piękny zachód słońca. Już mi daleko nie zostało. Wrócę, będzie 23:00. Właśnie na Orleniku. Poszczelna tankuję. Przejechane będę miał praktycznie prawie 800 km. Grubo ponad 9 godzin w siodle. Paliwko 7,37. Ale o dziwo nie chcę się spać, jakoś sobie na razie radzę. Także jeszcze kawkę sobie jakąś wezmę, po drodze strzelę i tak zakończymy ten ciężki dzień. Także teraz to już na pewno. Trzymajcie się do następnego razu.